W nowym sezonie artystycznym improwizowane spektakle uderzą ze zdwojoną siłą. Wszystko za sprawą nowego cyklu Mysłowicka Scena Komediowa, która od września zagości w Mysłowickim Ośrodku Kultury. Będzie to repertuarowy teatr komediowy. Gramy od września do maja. Dwa razy w każdym miesiącu będą odbywały się spektakle improwizowane grupy Akcent Banana oraz Bez Puenty Impro. I będą także przeplatane w poszczególnych miesiącach spektaklami komediowymi, które zagrają u nas impresaryjnie teatry, kabaretami oraz stand-upami. Cykl ruszy 6 września na scenie Znicza w Brzezince z formatem Historia pisana bananami grupy Akcent Banana. To jest spektakl, w którym publiczność jest reżyserem tak naprawdę. Bo my gramy sceny, w których jest to w pewien sposób nam przerywane za pomocą tego inspiracji od publiczności, która jest rzucana z bananami na scenę. Pojawią się owoce, ale nie będą to prawdziwe owoce, będą to plastikowe banany. Wpadajcie, bez was nie gramy tak naprawdę, więc będzie nam miło was gościć na naszej premierze. Natomiast 20 września z premierowym spektaklem Mysłowianie powraca grupa Bez Puenty, impro, która na mysłowickiej scenie gości już od 3 lat. Tym razem aktorzy zainspirowali się popularnym serialem 1670. Zobaczymy dawno polską wieś XVII-wieczną, gdzie spokojnie toczy się życie, aż tu nagle pojawia się przedmiot z XXI wieku i wszystko wywraca totalnie do góry nogami. Będzie to pełen format z zastosowaniem tak zwanej czwartej ściany, czyli nie będziemy mieć bezpośredniego kontaktu z publicznością, ale inspirację będzie pobierał pewien szlachcic, ale tutaj zostawię to jeszcze owiane tajemnicą. Bilety na wrześniowe spektakle można kupić na portalu kupbilecik.pl oraz w kasach MOKU.